edukacji. A czy to nie jest przypadkiem nadużycie? No nadużycie, ze strony pani minister, bo ja mam takie wrażenie, co się dzieje. Znaczy, jeżeli pani minister stawia tezę, że panuje jakaś powszechna zgoda, to co do potrzeby zmian, to ja bym był sceptyczny, jeśli o to chodzi. Także jeśli chodzi o potrzebę zmian w szkolnictwie, bo oczywiście ta dyskusja 6-3-3-8-4 odwraca nam uwagę od problemu najważniejszego, czyli tego, o którym dowiemy się być może w tym trzecim, czyli dzisiejszym terminie, czyli podstawy programowej. Bo jednak istotą szkoły jest to, nie to, ile lat skazane dziecko będzie tam siedzieć, tylko to, z czym wyjdzie z niej. I to jest jakby bardziej interesujące w tej dyskusji, jak do tej pory z przecieków dowiadywaliśmy się, że na przykład tu wypadła informatyka, to zrobiła się burza i mamy obietnicę, że ta informatyka wróci do podstawy. No zobaczymy dzisiaj. No. Nie chciałbym obudzić się obojętnie w wieloklasowej szkole, która będzie bardzo odstawała od wymogów nowoczesności i współczesnego świata, a jak słucham wypowiedzi rządzących, to mam wrażenie, że jest takie duże zagrożenie. I to bez względu na to, w której klasie to się będzie odbywało, to zdaje się, że i w jakim systemie, to jest najpoważniejsze zagrożenie dla polskiej szkoły, dla uczniów i dla rodziców. Spodziewa się pan dalszych nauczycielskich protestów? Myślę, że bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób, co usłyszymy o podstawie programowej i co usłyszymy o wdrażaniu tej reformy. Natomiast mogę założyć w ciemno, że jeżeli ta reforma będzie tak wdrażana, jak była przygotowywana, to ona wzbudzi bardzo wiele protestów i to nie tylko nauczycieli, ale także rodziców. Do tej pory jeszcze nie było mowy o podstawie programowej, nie było szczegółów, a protesty już się odbywały. No, protesty się odbywały przede wszystkim ze względu na to, o czym już mówiłem dzisiaj, czyli tempo i ten taki chaos tworzony przy samej konstrukcji zmian. Bo w każdej dziedzinie, edukacja jest wrażliwa, więc może trochę bardziej, ale w każdej, żadnej działalności nie służy. Tak, natomiast można odnieść wrażenie, obserwując działania rządu, że one wprowadzają po pierwsze chaos, a potem zobaczymy co. Naszym gościem jest Marcin Celiński, kwartalnik IWT. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radio 24. Debata poranka. Oficjalny kandydat francuskiej centroprawicy na prezydenta François Fillon jest przyjacielem Władimira Putina, znanym z prorosyjskich poglądów. O konieczności dogadania się z Moskwą mówią szef włoskiej dyplomacji i wicekanclerz Niemiec. Zbliżenie z Rosją zapowiadał w czasie kampanii wyborczej prezydent elekt USA Donald Trump, który kwestionował przyszłość NATO w jego obecnej formie. W naszej dzisiejszej debacie poranka zastanowimy się, czy czeka nas reset w stosunkach Zachodu z Rosją, której wpływy w Europie rosną. Robert Walenciak, dzień dobry. W Brukseli jest korespondentka Polskiego Radia Bata Płomecka. Dzień dobry. Jakie są opinie polityków i urzędników w Brukseli? Czy Bruksela rzeczywiście chce resetu z Rosją? Bruksela i w sprawach zagranicznych niewiele może. To znaczy akurat w sprawach zagranicznych musimy mówić o unijnych krajach, prawda? Czyli 28 państwach członkowskich. Wciąż jeszcze Wielka Brytania ma w tej sprawie coś do powiedzenia. Akurat w tej sprawie Wielka Brytania zawsze była po stronie obozu Europy Środkowo-Wschodniej. Nie całego, no ale powiedzmy obozów, który jest Polska, Szwecja, no bo wiemy, że Węgry i Słowacja, Czechy też czasami przechodzą do tego obozu, jednak zwolenników łagodnego kursu wobec Rosji. Co do przyszłości unijnych sankcji i relacji z Rosją, na razie wydaje się, że do połowy grudnia tutaj się nic nie zmieni, a w połowie grudnia powinna zapaść decyzja o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji. Na kolejne pół roku te sankcje, przypomnę, wygasają pod koniec stycznia i prawdopodobnie zostaną przedłużone. Pytanie, czy na 3 miesiące tylko, co by było takim już sygnałem, że trzeba będzie szybko zmieniać politykę Unii Europejskiej, czy na 6 miesięcy, co by było zwyczajowo, czyli o pół roku, czyli do końca lipca, i wtedy w czerwcu pewnie czekałaby nas wszystkich już debata i w lipcu w Unii Europejskiej, co dalej z przyszłością, z przyszłymi relacjami z Rosją, z przyszłością sankcji gospodarczych. Nie ulega wątpliwości, że od kilku lat za każdym razem praktycznie było bardzo trudne przedłużanie tych sankcji, ponieważ grupa tego łagodniejszego kursu, tutaj znana, ale te wybijające się kraje, Cypr, Grecja, Włochy, przy wsparciu niektórych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Węgry także były w tej grupie, mówiła, że sankcje gospodarcze wobec Rosji nie przynoszą efektu, a są bolesne i dla przemysłu, i dla gospodarki unijnej. No i też to nie jest dobry sposób na wymuszanie czegoś na Rosji. Należy rozmawiać i poprawiać relacje. Katastrofy lotniczej, do której doszło przed
w Kolumbii w pobliżu miasta Medellin. Wynika to z rozmowy pilotów maszyny z wieżą kontrolną lotniska. Według uściślonych danych kolumbijskich służb ratowniczych na pokładzie samolotu było 77 osób, zginęło 71, 6 uratowano. Pasażerami byli m.in. zawodnicy i członkowie brazylijskiego klubu piłkarskiego Chapecoense. Wyszalterowany przez ten klub samolot mógł przelecieć bez uzupełniania paliwa niespełna 3000 km, czyli tyle, ile wynosiła trasa, jaką miał pokonać. Po drodze miał dwa lotniska, na których mógł napełnić zbiorniki, ale tego nie zrobił. Rozmowę załogi z wieżą kontrolną lotniska bezpośrednio poprzedzającą tragedię słyszeli piloci kolumbijskich linii lotniczych Avianca, którzy lecieli akurat nad Medellin. Ostatnie chwile lotu RJ-85 zrelacjonował w kolumbijskich wiadomościach telewizyjnych jeden z pilotów. RJ-85 leciał nad nami i nagle usłyszeliśmy: żądamy pierwszeństwa w lądowaniu, mamy problem z paliwem. I wtedy zaczął bardzo szybko tracić wysokość. Widzieliśmy jego światło, kiedy schodził w dół. Lamia, boliwijskie linie lotnicze, których samolot uległ katastrofie, istnieją od roku i specjalizują się w transporcie drużyn piłkarskich. Pilotami są tam emerytowani wojskowi. Maszynę, która uległa wypadkowi, pilotował właściciel firmy i jedna z ofiar tragedii. Prezydent Andrzej Duda namawia szwedzkich biznesmenów do inwestowania w Polsce. Współpraca gospodarcza jest jednym z głównych tematów wizyty prezydenta w Szwecji. O szczegółach ze Sztokholmu wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Prezydent wziął udział w polsko-szwedzkim forum na temat innowacyjnych technologii. Rozmawiał też z przedstawicielami największych szwedzkich firm, takich jak SAP, Volvo czy Ericsson. Usłyszałem od potencjalnych inwestorów, którzy chcą rozwijać dalej działalność w Polsce. Ich deklaracje o tym, że właśnie chcą, aby to ich przyszłe działanie było związane także właśnie z inwestycjami w nowe technologie. Andrzejowi Dudzie towarzyszą też młodzi polscy przedsiębiorcy, przedstawiciele startupów. Razem z prezydentem odwiedzili oni centrum firmy Ericsson w miejscowości Kista, nazywanej szwedzką Doliną Krzemową. W czasie wizyty prezydenta Politechnika Warszawska podpisała z Ericssonem list intencyjny o współpracy w badaniach nad nową technologią 5G. Szwedzka gospodarka uważana jest za jedną z najbardziej dynamicznych w Europie, choć miejscowy urząd statystyczny przewiduje, że w tym roku wzrost gospodarczy będzie dwukrotnie mniejszy niż w roku ubiegłym. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Sztokholm. Norwek Magnus Carlsen w dniu swych 26 urodzin obronił w Nowym Jorku tytuł mistrza świata w szachach. W rozpoczętym 11 listopada meczu pokonał reprezentanta Rosji starszego o 11 miesięcy Siergieja Karjakina 9-7. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 1:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Natomiast Radio 24. Debata poranka. To jest debata poranka. Robert Walenciak, ze mną w studiu profesor Tomasz Grzegorz Gross i Krzysztof Kokoszczyński. Rozmawiamy o fali, która rozprzestrzenia się po Europie, fali sympatii do Rosji, fali takiej chęci wycofania się z embarga nałożonego po agresji na Ukrainę. No ale panowie, czy gra jest warta świeczki? Czy rzeczywiście ta Rosja może ekonomicznie uratować Europę Zachodnią? Czy to jest rzeczywiście taki wielki rynek? Wpływ na to, co się będzie działo w tej sytuacji. Jednak Rosja jest wielka. Jest to dość duży rynek zbyt. Oczywiście z punktu widzenia eksportu na przykład Niemiec, to oni znacznie więcej eksportują do innych krajów, do Azji na przykład, w ramach Unii Europejskiej. Także to oczywiście nie jest proporcjonalnie zbyt dużo, ale na przykład z punktu widzenia takiego kraju jak Polska, to już jest bardzo duża korzyść, dlatego że zostaliśmy jednak na tych sankcjach nieco poszkodowani i polscy rolnicy zwłaszcza utracili bardzo korzystny rynek, gdzie mnóstwo produktów Rosjanie kupują w zasadzie z pocałowaniem ręki w każdej ilości. Tacy, którzy tutaj są szereg, nie wiem, pewnie mają ryzyko większe, ale też i świadomość typów produktów rolnych czy przetworzonych spożywczych. Musimy sobie z tym problemem poradzić. Faktycznie banki są tutaj w zasadzie produkowane tylko na ten rynek. Czy chcecie dać tym wierzycielom więc takie przejście później wymagacie, bo ja rozumiem, że jeśli na dzień poszukiwanie nowych rynków zbytu dla tych towarów było bardzo trudne. Nie ma tutaj litości, najczęściej jest albo egzekucja komornicza, i w ogóle można powiedzieć, że z punktu widzenia takiej
takich krajów jak Europa Środkowa, rozłożyć na raty, albo stosunkowo mniejszych, no, jakaś jeszcze forma, słabszych, natomiast no, nie można powiedzieć, że bank nie powie, to proszę nam oddać połowę największe kraje Unii Europejskiej. Procedura sanacji to jest coś lepszego niż upadłość. Najbardziej komfortową sytuację handlowi nie dostali pieniędzy, ponieważ banki są zabezpieczone na wartości przekraczające stabilizację geopolityczną. Razem z panem zarządcą w tej chwili jest dokonywana tak naprawdę wojna, na jego napięcie, prośby, polecenie, inwentaryzacja tego majątku. Zobaczymy, ile tych pieniędzy oraz jest, czym dysponujemy i dopiero wtedy wykorzystania pewnej renty geopolitycznej w tym sensie, że my jesteśmy na propozycję wszystkim wschodnich rubieżach Unii. Wśród tej grupy będą oczywiście wierzyciele handlowi, którzy mają tutaj swoje oczekiwania. Ja je rozumiem, wszyscy je rozumiemy tutaj, ale dopiero z badami nie było jeszcze do tego, nie są skonkretyzowane te propozycje, natomiast chociaż w pierwszym programie sanacyjnym tego zakładaliśmy składę połowę. Uważamy, że połowę to jest więcej niż naszej wschodniej. Dziękuję pan stronie. Marek Krzysztyniak, prezes zarządu BMK. No to jest, proszę państwa, sytuacja przedstawia się troszeczkę tak jaśniej mówiąc, jeżeli no, albo upadłość, wtedy banki wezmą swoje, a pozostali nic, albo sanacja, ale za zgodą tego, że wierzyciele zgodzą się na to, że otrzymają tylko połowę specjalizacji właśnie eksportowej czy wymiany gospodarczej zarówno z jedną, jak i z drugą częścią, to sądzę, że z punktu widzenia przynajmniej ekonomicznego to by było najbardziej rozsądne. Oczywiście to jest pytanie od razu stawiane przez polskich polityków, jakie są, co jest bardziej ważne, tak? Pewna stabilizacja geopolityczna. Pan Andrzej Głowacki, zarządca sądowy, chciał się odnieść do tych poprzednich wypowiedzi, więc bardzo proszę. Znaczy, jak się powiedzieć, tak, że czy też cele gospodarcze, sytuacji, to jest, jak to jest, jakby, zauważyły, że jesteśmy w trakcie otworzenia programu. No i jak? I co z tą dyskusją? Bo dodaliśmy do ciekawego tematu, ciekawego wątku, prawda? Jak pan profesor powiedział, stabilizacja geopolityczna na wschodzie byłaby bardzo korzystna dla Polski, praktycznie w każdym aspekcie życia państwa. Problem jest taki, że od kilku lat Rosja stara się dokonać rewizji geopolitycznej właśnie w swoim obszarze, co uniemożliwia tę stabilizację. Nie możemy być pewni po wydarzeniach najpierw w Gruzji, a potem na Ukrainie, jak faktycznie działania Rosji w obszarze Europy Wschodniej i Europy Środkowo-Wschodniej dalej się potoczą. Jak będą wyglądały zachowania Rosji w dziedzinie takiej, mówimy, czystowojskowej, a także tych nowych, pojawiających się właśnie konceptach wojny hybrydowej, cyberwojny, co bardzo utrudnia prowadzenie stabilnej polityki w tym obszarze, co bardzo utrudnia rozwój stabilny relacji gospodarczych. Ale też tutaj pojawia się pytanie, co Unia Europejska może z tym zrobić. Jak widzimy sankcje po już co prawie czterech latach, trzech latach nie przyniosły dużego wpływu na Rosję. Jak popularne były takie klasy rządzące Rosją, mimo kilku przetestowań, czasami na dość wysokich stanowiskach, nadal pozostała w swoim ogóle ta sama. A to właśnie Unia Europejska stała się bardziej podzielona, to w Unii populiści zaczynają dochodzić do władzy. No, zresztą podobne przykłady widzieliśmy już wcześniej w przypadku Białorusi, w przypadku Iranu, w przypadku Kuby, ale na razie nie widać tutaj innego pomysłu, jak Unia Europejska może wyrazić swoje niezadowolenie w innej formie niż sankcje. Bardzo dziękuję, a firma chyba jest też bardzo ważna dla tutejszego regionu i dla społeczności lokalnej. Jest z nami pan Tomasz Chudy, gospodarz tej miejscowości. Panie burmistrzu, panu również chyba bardzo zależy na uzdrowieniu tej firmy. Polskich elit politycznych i polskiego społeczeństwa opinie na temat Rosji, które zmierzają mniej więcej do takiego poglądu, że to jest próba restauracji imperium. Bo to jest agresywna polityka, która jest jednocześnie ekspansywna. I w zasadzie jedynym sposobem, żeby zatrzymać Putina, jest siła. Konkretne, konkretna wspólna reakcja Zachodu, żeby jest dla nas bardzo istotnym rozwiązać ten problem. Bo tylko ten język pamiętam takie czasy, kiedy było trudno się porozumieć z zarządami BM Kobylin. Polska taki narracja. Incydent z ogromnymi ilościami węgla narracji we Francji, kolejowej. A nawet wystarczy w Stanach Zjednoczonych mieszkańcom wśród niektórych roku. Naukowców.
są kompletnie inne. Na szczęście mówi się ta sytuacja się skończyła. Teraz trzymamy kciuki za nowy Putin, zarząd, żeby doprowadził raczej się do rozkwitu tej firmy. To jest oczywiście w naszym interesie, jego w interesie samorządu i w interesie mieszkańców, którzy być może znajdą tą Gruzji, później Ukrainy. No ja tylko no, dodam, związany że, z pewną ekspansją Zachodu. W zasadzie że próbą wyjścia tych państw ze sfery wpływu Rosji, że utrata wpływów na Ukrainie to jest ogromny cios, który może nie przetrącić kręgosłup Rosji jako jest jednak większa, dużo większa niż mocarstwo o ambicjach globalnych, a nie tylko regionalnych. Gdyby tych rozmów wcześniej nie było, panie burmistrzu, jak to wyglądało? Że trudno się rozmawiał z poprzednimi zarządami, a szerzej Rosja jest zbyt słaba geopolitycznie, jeśli chodzi o pewne potencjały. Komunikacja była zerowa. Żeby prowadzić tak naprawdę odnoszę wrażenie, że ten zarząd próbuje posprzątać bałagan. To jest, często politolodzy rozumieją dwa typy mocarstw, właśnie ofensywne i defensywne. To też jest pewien spadek. I one mają tak naprawdę zupełnie inne strategie geopolityczne. I tutaj o Rosji mówi się, że to jest mocarstwo defensywne. I w związku z tym, które się raczej broni przed utratą, niż ma ambicje, żeby, że tak powiem, zawoływać Europę. Pan Artur Sloczek z firmy Farm. Pan, ja widziałem, że nie zgadzał się z tym, co mówił pan prezes. Mówiąc krótko, to jest dlatego, że jest pole szerokiej dyskusji akademickiej i politycznej. Tak samo tutaj kolega wspomniał o tym prymacie nienaruszalności granic, że też jest dyskutowane bardzo szeroko, bo na przykład mówi się o Kosowie, o tym, że Europa sama, jakby czy Zachód szerzej, no, pogwałcił tą zasadę właśnie granic serbskich, przymuszając to państwo na zasadzie pewnej siły geopolitycznej do pewnej polityki, takiej a nie innej. Przy proteście zresztą innych mocarstw, między innymi Rosji. Natomiast biorąc pod uwagę jakby te wszystkie dyskusje, to oczywiście pozwala nam zastosowanie odroczonego terminu płatności na okres praktycznie całego tłuczu, tak? Na te kontrowersje powodują, i że po 120 dniach polskie stanowisko jest tylko w kilku. Ono nie jest klarowne i bardzo wyraźne. Natomiast z punktu widzenia prawa, tak można znaleźć bardzo łatwo wyłom czy jesteśmy wierzycielem, czy nie, to tak naprawdę rozstrzygnie sąd, bo ta suma na sam koniec ja bym dorzucił jeszcze jedną uwagę. Mianowicie, jak się wydaje, z punktu widzenia sądu, nasze wierzytelności są zdecydowane na faktoring. Tak samo nasze należności też są zdecydowane na faktoring ze względu na to, że BMW Govil miał umowę faktoringową, jeżeli chodzi o spółkę Farm to Farm. Natomiast chciałbym wspomnieć rzeczy inne. To jest jakby klucz sprawy. Bo nawet w tej relacji z Brukseli, czy jesteśmy wierzycielem, czy nie, to nie ma większego znaczenia. My byliśmy głównym dostawcą prosił tutaj, tak? To my dostarczyliśmy te zwierzaki, to my organizowaliśmy transport, pomagaliśmy te zwierzaki tutaj przywozić. Natomiast tutaj, tak naprawdę, w momencie zakupu udziału, to że ten telefon na stanie, z Waszyngtonu potrafił przełamać nawet najbardziej nieprzejednanych polityków. Te świnie zostały sprzedane. Zostały spieniężone. Natomiast żaden wierzyciel z tych pieniędzy nie został zaspokojony. Perspektywa patrzenia na relacje Zachodu. Na pytanie właśnie do prezesa firmy, co się stało z tymi pieniędzmi, można powiedzieć, że zostały przejedzone. Także będzie to może prezes się odniósł właśnie, co się stało z tymi pieniędzmi, które nie były małe, bo to kwota 30 milionów złotych. Może być kompletnie inny pomysł. Dziękuję panu Artur Sloczek. Mówił pan Mirosław Szczepaniak. Panie Mirosławie, czy zadowala pana ta sytuacja, że jako wierzyciele, to wy jesteście nad zarządem, prezesem i nad zarządcą sądowym, Europa Zachodnia reaguje w tej chwili tutaj bardziej mieć do powiedzenia. Sympatycznie w stosunku do Rosjan. Politycy pana prezesa, nie tylko iż Piotr nie jest wierzycielem i sąd jakoby to stwierdził ze swoich sympatii, ale też jak najbardziej wierzycieli, którzy mają szansę na to, żeby zakładać rządy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest, oczywiście, że jesteśmy zadowoleni z tego, że ta rada została. Oczywiście ta rada ma jakieś pewne kompetencje. Przy telefonie jest tylko Czerbatowni zdanie z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Tutaj poruszać się w tym regionie, tak? Czy się skorzystamy z wszystkiego, co to prawo nam niesie? Co się dzieje we Francji? François Fillon, przyjaciel Władimira Putina albo też Marine Le Pen, przyjaciółka
spółka Władimira Putina i szefowa partii, która bierze pieniądze z Moskwy. Taki jest wybór w tej chwili we Francji, nie ma innego, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Halo? Halo, jestem. Czy pani Le Pen, czy nie ma innego wyboru, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, które będą w przyszłym roku? To znaczy, to są jakby dwa aspekty. Na pewno nas, Polaków, nie bardziej interesuje kwestia tejże rusofilii. I tu wydaje mi się, że niezależnie od tego, który to byłby kandydat, no to przede wszystkim musimy niestety to sobie wytłumaczyć i to zrozumieć, że dla Francuzów na przykład Europa Środkowa i Wschodnia to jest jakaś taka bliżej nieokreślona czarna przestrzeń będąca między Niemcami a Rosją i którą tak naprawdę nie wiadomo do czego jest podcięta. Zresztą znamienną, co zauważam jako pracownik naukowy, że bardzo często Europa Środkowa to jest jakiś tam dodatek do Rosji. Przeważnie jeżeli jakieś wykłady, zajęcia czy jakieś projekty badawcze, to jest Rosja i jakiś ten serwoku. W związku z tym my musimy zrozumieć to, że nasze różnego rodzaju trudności, nasze różnego rodzaju troski związane no, z historią chociażby XX wieku są dla wielu ludzi zupełnie niezrozumiałe. Ludziom z tytułami naukowymi, należy na przykład tłumaczyć, dlaczego dla nas problemem jest to, że powstaje gazeta północny i że fakt bezpośredniego połączenia gazowego między Rosją a Niemcami jest dla Polski, dla wymiennych krajów zagrożeniem. I wielu się pyta, a co wam to przeszkadza? Bo przecież Rosja to jest kraj Dostojewskiego, Gogola i tak dalej. I zupełnie mówimy o zupełnie innej kontekście. I to nie dotyczy samego Kijowa, ale to dotyczy w ogóle większości przeciętnego francuskiego zjadacza. I to jest rzecz numer jeden. Teraz, przyjąć samego Fiona, to jemu się udało jakby zrobić kilka rzeczy w sposób niebywały. To jest coś, gdybyśmy to porównali do Tour de France, to jest ktoś, który jeszcze 100 metrów przed metą był w środku kaletonu i dosłownie na ostatnich metrach do jakiegoś takiego turbo doładowania i wycięży. Otóż przede wszystkim zagrało to, że ludzie mieli dosyć Sarkoziego, bo to jest też troszkę ludzie mieli dosyć Żytego, generalnie tych, którzy już byli, zwłaszcza Sarkoziego jego stylu. I na tle tych postaci Fillon okazał się jako właśnie taki, jako taka postać o powtórze prezydencji, o postać opanowana, a jednocześnie dająca jakąś taką nadzieję, że on może być właśnie prezydentem, który Francję przeprowadzi przez przyszłe lata. Zaskakujące dla absolutnie wszystkich. Pan Mariusz Kłos, członek Rady Nadzorczej, jest naszym kolejnym rozmówcą. Jak mówiłem w dzisiejszym programie, wielu osobom zależy na tym, żeby ta firma została uzdrowiona, więc pytanie do pana jako osoby, która zajmuje się biznesem. Jaki macie dzisiaj pomysł na biznes? Jak chcecie, żeby ta firma się rozwijała i co robicie, żeby też pozyskać trochę kontrolę? Gigantyczna machinę, która na niego będzie pracować. Pytanie podstawowe jest teraz, co się będzie działo na lekcji z tego dobrodziejstwa, które tutaj było. Bo gdyby wyglądał żyty, to w końcu żyty obejmował również tego. To teraz jest pytanie, jacy kandydaci wystartują. Wczoraj rano to jeszcze była taka sytuacja, że nawet spekulowano, że trener Walczy ponad się wydymicji i wystartuje sam. Nie można się odnieść do okazji, który nas nie było i to jest warte podkreślenia, że jesteśmy dopiero 14 października, tak naprawdę, żeby dopiero wspierać, żeby wziąć tą spółkę. Wydawanie książki jest praktycznie normalne, to jest mówiąc. I dopiero półtora miesiąca jest to czas, w którym staramy się pokładać to sposób taki, który jest zauważonkowo sensowny, który odpowiada planom, które właśnie chcą się teraz zawiązać. Nasz plan jest taki, aby oczywiście zasiedlać wszystkie miejsca, które są tej chwili puste. Nie stać nas na to, żebyśmy to robili z własnych środków, ale chcemy wykorzystać dobrodziejstwa, kooperowanie z wieloma firmami, które branżę mocno stawają. Chcemy zasiedlać prawyborach z korporacjami, z zakładami leśnymi. Firma
sprawami, które zajmują się obywatelstwem prezydentem. Chcemy to zrobić już dziś. Chcemy to jeszcze w grudniu. Zawiązać odpowiednie umowy. Jesteśmy w trakcie przygotowywania edycji dokumentów potrzebnych do tych przedsięwzięć. Ale tak czy inaczej, staramy się dostosowywać gospodarstwa, ponieważ to jest stosunku z Rosją we Francji na wszystkie mają stosowne pozwolenia w sensie budowlanym, w sensie środowiskowym. Nie chcielibyśmy powielać błędów, które się pojawiły na przestrzeni ostatnich lat. Po pierwsze, nie znam od środki. Między innymi też z tego powodu osiedleń nie było do tej pory, podejrzewam, ale nie odpowiadam tak, jak wcześniej mówiłem, za to, co robił poprzedni zarząd. Duża uległość Francji wobec USA i wobec Niemiec. Trzoda to jest jeden punkt, a było to jest drugi. Chcemy utrzymać obecny stan bydła. Chcemy, aby to było nie mniej niż 10 tysięcy sztuk w ciągłym utrzymaniu. Zajmujemy się organizacją pasz, koordynowaniem dostaw tej paszy. Tak, że to jest kolan, że nie się tam to jest to, co nas dzisiaj właściwie napędza, ponieważ to, co moim przedmówcą mówili, celem spółki jest też zmiana dotychczasowej poprzedniego przesłania z bardzo ważne jest tak naprawdę, handlu to, że wybory wygrabnie w przyszłym roku, czy będzie Tangeram Angela Merkel, czy nie. Chcemy się skupić na produkcji rolnej, położenie stosunku z Rosją ma pokazać, że nie wiem, że to, co zresztą Francja od generała de Gaulle'a pokazuje, że jest państwo podzielne, prowadzi własną politykę. Już, no, także ale ten plan jest bardzo jako pola, to co obserwuję i jestem bardzo ciekaw. Chcemy podpisać umowy, które spowodują zasiedlenia budynków, obiektów inwentarskich, środowych, które w innych krajach po radzie. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, plany są. My mamy nadzieję, że one się powiodą, bo wielu osobom dzisiaj zależy, żeby ta firma została ustawiona i przetrwała po stronie prawdy. Ponownie pan Andrzej Głowacki, zarządca. Panie Andrzeju, czy prawdą jest, że na tej radzie wierzycieli to głosuje się, czy się nie głosuje? Jak to jest? Kto będzie o tym decydował, w jakiej liczbie? Rada wierzycieli jest ciałem odbudowywać stosunki z Rosją, przynajmniej znaczna część europejskich elit, ale jednocześnie, co jest dla nas ważniejsze, chce budować własne siły, chce wzmacniać własną obronę. Jak to wygląda? Projekt własnej obrony jest tak naprawdę projektem, może nie kompletnie biurokratycznym, ale bardzo temu bliskim. Tworzymy tak naprawdę lepsze mechanizmy koordynujące formacje, koordynujące działania, które już są. To są sprawy wbrew skrótowym nazwom tego pomysłu, czyli miniarni czy współpracy obronnej. To są pomysły organizacyjne, logistyczne, czyli wspólne dowództwo, fakt, żeby wspólne unijne misje wojskowe miały pełniejszy budżet, który będą mogły same dysponować, aby nie polegały na bezpośrednich wpłatach z państw członkowskich, lepsza koordynacja właśnie różnego rodzaju kompanii specjalnych, na przykład kompanii przeciwdziałania broni chemicznej, bo być może nie potrzeba jej i na Litwie, i na Łotwie, i w Estonii, tylko wystarczy, żeby jedno z tych państw miało taką kompanię, użyczało ją w razie potrzeby sąsiadom. Być może wspólne zakupy, jakby to się udało prowadzić, to by było duże. Czyli Airbus, wspólny przemysł obronny, to oni chcą to rozwijać. Tak, to już funkcjonuje w ograniczonym stopniu, na przykład Belgia i Holandia, ich marynarki wojenne niedawno przeprowadziły wspólne zakupy, ale jeżeli chodzi o zakupy zbrojeniowe, to w Unii Europejskiej jest wiele interesów, wiele państw ma własne firmy, czasami nawet konkurujące ze sobą w określonych segmentach tego rynku zbrojeniowego i pytanie, czy uda się pogodzić te interesy narodowe z
które jesteśmy również w Warmińsko-Mazurskie. Nie możemy budować jakiejś nadziei, że Unia chce wzmocnić swój potencjał poprzez te deklaracje dotyczące wspólnej obrony. To będzie częściowe wzmocnienie potencjału, wiadomo, lepsza logistyka, lepsza koordynacja, przekłada się na sprawniejsze i efektywniejsze wykorzystanie środków, jakie są, ale to mogą być naprawdę niewielkie zmiany w aspekcie praktycznym. Na Rosji wrażenia to nie robi. Przede wszystkim musimy pamiętać, nasz program polityka obronna, jak widać na zakończenie programu, przyspieszenia. Ona nie jest szykowana na Rosję, to po pierwsze. Bo jeżeli strzelam tej polityki z punktu widzenia strategicznego, ma być Francja i Niemcy, to pan sobie wyobrazi, że one zostaną wykorzystane w wojnie potencjalnie. Również i firma wykazała się życzliwością i jesteśmy również na terenie zakładu. Myślę, że to również jest dobry prognostyk do tego, aby rzeczywiście uzdrowić sytuację PM Kowyli. Żegnałem się z Państwem. Zabierasz Szreder i Adam Ślusarski. O charakterze policyjnym, o charakterze pokojowym, szkoleniowym, a nie stricte wojskowym, które mają rzeczywiście coś tam wchodzić w walkę, prawda, z ewentualnym przeciwnikiem. I wreszcie niektórzy wręcz podnoszą to, że to jest z punktu widzenia strategicznego poszukiwanie autonomii w stosunku do Stanów Zjednoczonych i NATO. O tym mówią i politycy francuscy, i politycy włoscy przykładowo. Więc jeżeli to ma być sposób osłabienia NATO w Europie, no to ja nie wiem, czy to zrobi wrażenie na Rosji. Raczej ona powinna kibicować takim działaniem. Podsumowując, te działania, one są, odbywają się, tak jak tutaj kolega powiedział, bardziej w sferze pewnej organizacyjnej, administracyjnej, a ja bym jeszcze dodał marketingowej. Bo to jest używane często przez polityków europejskich jako pewnego rodzaju szyld, za którym ma się kryć wzmacnianie integracji europejskiej. O to tutaj chodzi, a nie żeby to był instrument w ramach polityki obronnej. Czy to ma być integracja, ale integracja w integracji? Integracja w integracji. Tak, jest to, mówiąc krótko, sposób ratowania troszeczkę słabnącej czy więdnącej integracji po Brexicie jako element pewnej współpracy politycznej, czyli jeśli mogę odnieść się do tego przykładu, póki rower jedzie, póki ta Unia Europejska, że tak powiem, się rozwija, jak on, nie daj Boże, stanie, będzie ciężko. No to po prostu się ten rowerzysta przewróci. Nie wiadomo, co się z nim stanie. Więc to jest próba skierowania tego roweru na nowe pole, żeby on sobie tam jechał, tak? Ale tutaj jak gdyby, w którym kierunku ten rower jedzie, czy on ma przy okazji rozwiązywać jakieś konkretne wyzwania, na przykład z punktu widzenia obronności, to chyba raczej nie o to chodzi. Czy czekają nas ciężkie czasy w Unii Europejskiej, czy też po prostu ułożenie sobie na nowo sytuacji wcale nie najgorszej? Jak byście panowie prorokowali przed tym? Oczywiście przykłady minionych dekad pokazują, że czasami kryzysy były takim punktem zapalnym dla rozwoju Unii, czy też poprawa integracji bankowej, integracji finansowej po ostatnim kryzysie, czy wcześniejsze decyzje przy kryzysie luksemburskim i wcześniejszych. Teraz jednak Unia wydaje się naprawdę bardzo podzielona. Po raz pierwszy państwo z niej wychodzi. To jest nowum. To pokaże, czy znajdziemy coś wspólnego w Unii, takiego, żeby ją podtrzymać dalej. Czasy na pewno są ciekawe i pełne niepewności. Czasy są ciekawe, pełne niepewności. Zobaczymy, co dalej będzie się działo. Tomasz Grzegorz Grosse, Krzysztof Kokoszczyński, Bartłomiej Zdaniuk i Beata Płomecka byli naszymi gośćmi. Dziękuję Państwu za uwagę. Robert Walenciak i zapraszam na kolejną debatę poranka o 9.17. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąż, zapraszam.
jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Ministerstwo Edukacji ogłosiło podstawy programowe do nowej 8-letniej szkoły podstawowej i ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół. Teraz rozpoczynają się prekonsultacje. Pierwsi nową podstawę programową będą realizowali uczniowie klas 1, 4 i 7 szkoły podstawowej. Wiceminister edukacji Maciej Kopecie zapowiada, że zamiast przyrody w 8-letniej szkole podstawowej pojawią się nowe przedmioty. W 6-klasowej szkole podstawowej nie było takich przedmiotów jak geografia, biologia, chemia, fizyka. Nowe przedmioty będą się pojawiały stopniowo od klasy 5. Mamy klasę 7, gdzie równocześnie pojawia się drugi język i dwa przedmioty przyrodnicze, czyli chemia i fizyka. To, co pojawia się na końcu, to wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. Resort na opinię w ramach prekonsultacji czeka do 9 grudnia. Potem projekt rozporządzenia w sprawie podstaw programowych i ramowych programów nauczania trafią do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Minister edukacji podpisze obydwa projekty najpewniej w drugiej połowie lutego 2017 roku. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Odnaleziono ciała trzech ostatnich górników uwięzionych pod ziemią w kopalni miedzi Rudna w Polkowicach. W wyniku wstrząsu zginęło w sumie 8 osób. O dotarciu do ciał ostatnich górników powiedziała Jolanta Piątek, rzecznik prasowy KGHM, do którego kopalnia należy. Wiemy, że niestety 8 osób straciło życie podczas tego wstrząsu. Chociaż robiono wszystko, żeby wyciągnąć tych górników na górę, to się nie udało. Do samoistnego wstrząsu doszło w Rudnej przedwczoraj po godzinie 21. Od tego czasu bez ustanku pod ziemią pracowało kilkudziesięciu ratowników, próbujących jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanych. Oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman, Adam Z., skarży się, że został zmuszony przez poznańskich policjantów do przyznania się do winy. Pismo w tej sprawie skierował do prokuratury generalnej, mówi jej rzecznik w Zielonej Górze Zbigniew Fonfera. Adam Z. zarzuca, że był przez nich zmuszany do złożenia wyjaśnień odpowiedniej treści w sprawie dotyczącej śmierci Ewy Tylman. W najbliższych dniach Adam Z. zostanie przesłuchany na terenie prokuratury wschowskiej. Przesłuchani będą również funkcjonariusze policji. Wiadomo, że Adam Z. w piśmie do prokuratury wskazuje m.in. na doznane obrażenia. Tymczasem śledczy mają zaświadczenia lekarskie potwierdzające, że żadnych takich obrażeń nie było. Poznańska prokuratura już przesłuchała policjantów. Ponownie zamierza to zrobić prokurator ze Wschowy. Proces Adama Z. o zabójstwo Ewy Tylman ma rozpocząć się w styczniu. 26-latka zaginęła w listopadzie rok temu, w czasie powrotu z imprezy firmowej. Odprowadzał ją kolega z pracy, Adam Z. Ciało kobiety znaleziono kilka miesięcy potem w warcie, 12 kilometrów od miejsca, gdzie była widziana ostatni raz. Adam Z. początkowo przyznał się do winy, potem wycofał te zeznania. Według prokuratury mężczyzna zepchnął Ewę Tylman ze skarpy, a potem nieprzytomną zepchnął do wody. Przedstawiciele państw organizacji krajów eksportujących ropę naftową OPEC osiągnęli porozumienie w sprawie zmniejszenia dostaw ropy naftowej pierwszego od 2008 roku. Ta sprawa była przez nich omawiana podczas posiedzenia w Wiedniu. Celem porozumienia jest doprowadzenie do podwyżki cen ropy naftowej. Nadmierna podaż ropy trwająca od 2014 roku spowodowała drastyczne obniżki cen. We wrześniu członkowie OPEC zawarli wstępne porozumienie zakładające ograniczenie dziennego wydobycia ropy naftowej do 32,5 miliona baryłek, czyli o niemal 750 tysięcy mniej niż w sierpniu. Niektórzy eksperci przewidują, że dzięki porozumieniu OPEC cena ropy naftowej przekroczy 50 dolarów za baryłkę. Z Wiednia dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Sąd w Petersburgu przyjął skargę na działalność Facebooka. Jeden z mieszkańców północnej stolicy Rosji domaga się zablokowania popularnego portalu społecznościowego. Maciej Jastrzębski. Działacz społeczny Timur Bułatow twierdzi, że portal łamie rosyjskie prawo nakazujące, aby serwery z personalnymi danymi użytkowników, którzy są rosyjskimi obywatelami, znajdowały się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo Bułatow oskarżył Facebook o rozpowszechnianie treści naruszających zasady moralne i szerzenie antyrodzinnej propagandy. W skardze przesłanej do petersburskiego sądu napisał on, że portal stanowi zagrożenie dla narodowego bezpieczeństwa i dostęp do niego powinien zostać zablokowany. Sąd w Petersburgu przyjął skargę i w ciągu 5 dni podejmie decyzję, czy sprawa trafi na wokandę, czy też nie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prognoza pogody.
Wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie duże, na północy większe przejaśnienia. Opady deszczu ze śniegiem, na południu i wschodzie śniegu, na wybrzeżu i nizinie szczecińskiej opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. W pasie od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, Pogórny Śląsk i Małopolskę, możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Temperatura od minus 4 stopni w górach, przez minus 2 na Suwalszczyźnie, plus 3 na zachodzie, do plus 4 na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, a wysoko w górach porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po drugiej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat dnia. Maria Szurowska, ze mną w studio Dawid Salamondry, dyrektor działu analiz rynku węgla w spółce Energomix. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Oraz redaktor Rafał Zasuń, redaktor naczelny portalu wysokienapięcie.pl. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Musimy zacząć od tej tragedii w Polkowicach. Mnie zawsze w takich momentach przychodzi jedynie na myśl to, że należałoby zamknąć wszystkie kopalnie na całym świecie. Niemniej mam nadzieję, że moi goście mają trochę bardziej racjonalne refleksje na ten temat. Panie dyrektorze. Dzień oczywiście bardzo tragiczny. Wprawdzie nie dotyczy górnictwa węgla kamiennego, dlatego że była to kopalnia miedzi należąca do KGHM-u. Natomiast oczywiście łączymy się w bólu z rodzinami tych ofiar. Mamy nadzieję, że czym prędzej uda się znaleźć całych i zdrowych tych pozostałych górników więzionych jeszcze pod ziemią i życzymy wszystkim tym, którzy obecnie przebywają w szpitalu, szpitalu powrotu do zdrowia, żeby jeszcze na barburkę zdążyli z tego szpitala wyjść i dołączyć do swoich kolegów. Dołączamy się do życzeń, ale musimy przejść już do kopalni Krupiński. Spółka, Jastrzębska Spółka Węglowa, umówiła się parę miesięcy temu z bankami podczas rekonstrukcji długów na oddanie tej spółki do spółki restrukturyzacji kopalń, co wiąże się oczywiście z zamknięciem tej jednostki wydobywczej. Wczoraj się odbyło zgromadzenie walne akcjonariuszy, które zostało przerwane. No i pytanie jest teraz tak naprawdę, dlaczego my przez ostatnie pół roku walczymy z tym, żeby zamknąć Krupińskiego, który jest kopalnią trwale nierentowną i raczej nie ma żadnych perspektyw na to, że taką się stanie, a jednak cały czas ten spór trwa. Panie redaktorze. Znaczy musimy zacząć od systemowego błędu, jakim jest w polskim górnictwie i w ogóle w polskiej polityce gospodarczej negocjowanie takich spraw ze związkami zawodowymi. Otóż jest nie do pomyślenia, żeby w górnictwie australijskim czy południowoafrykańskim, gdzie są najlepsze spółki górnicze na świecie, takie jak Glencore, czy Xstrata, czy BHP Billiton, negocjowano ze związkami zawodowymi taką sprawę jak zamknięcie kopalni bądź jej otworzenie. To zupełnie nie należy do kompetencji związków zawodowych. Ci ludzie się na tym nie znają. Przy czym w Australii uzwiązkowienie i rola związków zawodowych w życiu społecznym i gospodarczym kraju jest znacznie większa niż w Polsce. W 40 milionowym kraju, jakim jest Polska, do związków zawodowych należy 1 600 000 ludzi. W Australii mieszka 20 milionów ludzi, a do związków zawodowych należy 1 800 000. I związki zawodowe mają bardzo silną pozycję. No, ale nie negocjują z zarządami spółek takich kwestii jak zamknięcie kopalń. To proszę powiedzieć, dlaczego my w Polsce negocjujemy takie kwestie, skoro standard na świecie jest zupełnie inny? Najprostsze pytanie brzmi, bo taka jest górnicza tradycja. Znaczy, związki zawodowe poprzez słabość kolejnych rządów, górnicze związki zawodowe walczyły sobie taką pozycję, że teraz wskazanie ich właściwej roli jest bardzo trudne, a rządy po prostu się boją. I teraz druga systemowa kwestia, dlaczego związki zawodowe tak uparcie walczą o każdą kopalnię. W Krupińskim nie będzie zwolnień grupowych. Wszyscy praktycznie ludzie, wszyscy górnicy, którzy sam odejdą, znajdą pracę w JSW. Taka jest deklaracja zarządu, więc tak naprawdę nic im się nie stanie. Natomiast stanie się związkom zawodowym, ponieważ struktura uzwiązkowienia spółek górniczych jest taka, że w każdej kopalni jest osobny związek zawodowy, osobny kierownik tego związku, osobni działacze i teraz jak zamyka się kopalnię, to ci działacze stracą te posady. Ten związek w tej kopalni zostanie zlikwidowany. Czy ci działacze będą mieli takie same posady w innych kopalniach? No raczej nie, bo tam już są obsadzone etaty związkowe i działacze i koledzy niekoniecznie się posuną. Więc należałoby to uzdrowić w taki sposób, żeby tak jak w każdej innej firmie struktura związkowa była jedna. Struktura związkowa powinna być jedna na całą spółkę, a nie osobna na każdą kopalnię. To jest kompletny anachronizm.
Dobrze, ale tutaj jeszcze dochodzi kwestia tego, że przy kopalni Krupiński pracowało bardzo dużo firm zewnętrznych i między gdzieś tam wierszami pojawia się temat tego, że to tak naprawdę one najbardziej o to walczą, panie dyrektorze. Ja pozwolę sobie jeszcze tylko uzupełnić. Z tego 1,8 miliona związkowców w Australii 72% są związkowcy właśnie górniczy. Tylko tak jak pan redaktor zauważył, słusznie oni się nie mieszają do spraw strategicznych z jednego bardzo prostego powodu. Oni nie ponoszą odpowiedzialności za to, co się z tymi kopalniami stanie, więc zajmują się tylko i wyłącznie tym, czym się zajmować powinni, czyli sprawami pracowniczymi. Natomiast jeśli chodzi o te firmy dookoła górnicze, ja tutaj nie chcę rzucać żadnych oskarżeń, broń Boże, i biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa, dlatego mówię, powstrzymam się od rzucania oskarżeń. Mogę ewentualnie pozadawać jakieś pytania, jak Rush Limbo trochę, i zapytać otwarcie. Pytania. Zadajemy otwarcie pytanie, czy przypadkiem gdzieś tam wokół tych kopalni nie ma jakichś spółek podoklejanych do tego żywego organizmu, jak pasożyty, które zajmują się różnego rodzaju usługami, od gastronomii, przez jakieś dostarczanie materiałów mniejszych, większych maszyn. I czy właśnie przypadkiem zupełnym przypadkiem nie są te firmy w jakiś sposób powiązane z tymi liderami górniczych związków? Mówię, zadaję oczywiście pytanie otwarte do odpowiedzi przez panów związkowców czy przez panów dostawców. I czy właśnie przypadkiem oni na tym najbardziej nie stracą? Tak? Bo to jest żywy organizm, na którym można sobie jakieś dobre pieniądze jeszcze pozarabiać. Natomiast jeżeli ci pracownicy, mówili się w tym momencie o ponad 2000 ludzi, z czego 500 już zadeklarował, że chce przejść osłonowo, czy odejść osłonowo ze struktury JSW. Jeżeli ci ludzie się przeniosą, to oczywiście im się tragedia żadna nie stanie. Natomiast tragedią dla tych firm, dla tych spółek będzie to, że straciły swojego żywiciela. A co się stanie, panowie, jeżeli my nie zamkniemy tego Krupińskiego? Zaimponował mi minister Tchórzewski na początku października, kiedy powiedział wprost związkowcom, że panowie, sytuacja jest prosta, wykładam wam kawę na ławę, albo JSW, albo Krupiński, także wy decydujcie, czy będziecie walczyć bezsensownie o jedną kopalnię i w zasadzie nie o miejsce pracy, bo te są zapewnione, czy chcemy tutaj jednak postawić na to, żeby przewrócić płynność w JSW, w spółce, której się dzieje coraz lepiej w tym momencie, tak przypomnijmy sobie akcję. No właśnie, bo to jest argument, dlaczego wczoraj zostały przerwane obrady na ten temat, także spółka ma nowe dane finansowe, które jakby rzucają inne światło na konieczność zamknięcia Krupińskiego. Przepraszam, bo pan redaktor tutaj kręci głową. To nie są nowe dane finansowe, one absolutnie nie dotyczą kopalni Krupiński jako takiej. One dotyczą przyszłości całej spółki JSW. Ceny węgla koksowego rosną, więc sytuacja spółki będzie się poprawiać, przynajmniej w tym roku i na początku roku przyszłego. Prawdopodobnie te ceny później spadną. Ale to absolutnie nie dotyczy kopalni Krupiński, dlatego że kopalnia Krupiński, po pierwsze, połowa wydobywanego przez nią węgla to jest węgiel energetyczny, w dodatku kiepskiej jakości. Po drugie, a ten węgiel koksujący, który ona ma, to jest węgiel tak zwany semi-soft 34, który nie cieszy się również wielkim wzięciem u inwestorów, bo najbardziej popularny węgiel, najdroższy węgiel i najbardziej poszukiwany to jest węgiel 35. I teraz JSW ma określoną kwotę pieniędzy na inwestycje, które musi rozsądnie wydać. Przypomnijmy, że część tych pieniędzy są pieniądze otrzymane od spółek Skarbu Państwa, z TFC Resia pożyczone pieniądze i z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, 290 milionów. JSW musi te pieniądze rozsądnie zainwestować. I to jest taka sama sytuacja, jakby ktoś z nas miał 10 sklepów. I 8 z tych sklepów prosperowało doskonale, a dwa sklepy przynosiły straty. My musimy zainwestować w remont tych sklepów, odmalowanie, wzmocnienie pracowników. Zrobimy to w tych sklepach, które przynoszą zyski, a jeżeli te dwa sklepy przynoszą straty, to po prostu je zamkniemy, żeby mieć pieniądze na inwestycje w pozostałych sklepach. A górnicy mówią tak, ale dopóki tam jest węgiel, to musimy go wyfedrować do końca. To jest też myślenie kompletnie anachroniczne, rodem z PRL, bo tak w PRL myślano. I to jest tak, jakbyśmy myśleli, że nie możemy zamknąć naszego sklepu, bo tam jest jeszcze towar, ale przecież towar możemy przenieść gdzie indziej. Przytoczyć. Tutaj dochodzi też ten aspekt, który wspomniałam na samym początku, czyli to, że jakby umowa o rekonstrukcji długu Jastrzębskiej Spółki Węglowej opiewała między innymi o zamknięcie kopalni Krupiński. Co się stanie w takim układzie z tą umową, jeżeli kopalnia Krupiński pozostanie jakby przy życiu? No podejrzewam, że
wierzyciele po prostu zaprotestują i całą, za przeproszeniem, trafi szlak. Jeśli chodzi o Grupińskiego, to jeszcze też sobie pozwolę uzupełnić. To jest kopalnia, która fedruje w tym momencie ze stratą 70 zł na każdej tonie, przy średniej za wrzesień dla wszystkich kopalń w Polsce złotówki zysku. Czyli mamy tutaj bardzo potężny rozstrzał. To jest kopalnia, która w ciągu 10 ostatnich lat wyfedrowała ponad miliard złotych straty. Więc pojawia się pytanie, tak, co tak naprawdę chcemy ratować? Oczywiście trzeba zjechać sobie kiedyś w życiu pod ziemię, zobaczyć, jak ta cała infrastruktura wygląda, żeby... Wskaźniki inne wyprzedzające, jakie są bardzo niepokojące. Wzrost zapasów, zwolnienie tempa inwestycji opartych o kredytowanie, jak i też kapitały własne. To, że mamy WIG, a więc jeśli chodzi o te perspektywy zysków w przyszłości na poziomie 1997 roku, co ukazuje nieopłacalność inwestowania, ponieważ nie ma przewidywań, że ta gospodarka w przyszłości się dynamicznie właśnie wzrośnie w procesie konwergencji, a więc większa część udziału zysku będzie, oraz to, że zauważmy, jeśli chodzi o kredytowanie samorządów, to mamy na poziomie 2011 roku, a więc bardzo niepokojące dane po roku działania planu Morawieckiego. No właśnie, mówi pan o samorządach. Wskazuje się na samorządy, że to one są winne temu, że spadają inwestycje, że przetargi stoją, wykorzystanie środków unijnych w samorządach jest bardzo marne. No i to właśnie rzutuje na gospodarkę, szczególnie na sektor budowlany. Pan Adam Ruciński. Tak, no jest winny, natomiast no, winę zawsze należy szukać raczej u siebie, to znaczy niewątpliwie dane o produkcji PKB, jak i produkcji przemysłowej są bardzo niepokojące i to pokazuje, że mamy do czynienia z pewnym spowolnieniem. To, co mnie niepokoi jeszcze bardziej, to, że na razie nie widzę czynników, które spowodowałyby odwrócenie tych trendów. Mówimy o samorządach. To nie jest wina do końca samorządów, choć pewnie też. Myślę, że to w ogóle mamy problem systemowy. Ja wśród przedsiębiorców obserwuję duże obawy, a myślę, że będą jeszcze większe obawy wśród firm państwowych co do podejmowania decyzji. My mówimy przy takich, ja zawsze podkreślam, że w przypadku ekonomii nie mówimy nigdy o decyzji idealnej, my mówimy zawsze o optymalnych decyzjach. Zawsze ważymy za i przeciw, zawsze znajdzie się 1000 argumentów, dlaczego danej inwestycji nie podejmować albo przy innym budżecie. I w tym otoczeniu, niesprzyjającym moim zdaniem, trochę, gdzie trzeba podjąć decyzję, podpisać się pod na przykład kilkoma miliardami złotych wydatków albo decyzja inwestycyjna, gdzie zawsze można się do czegoś przyczepić, będziemy mieli do czynienia z takim zjawiskiem, że będą się osoby decyzyjne bały podpisywać te dokumenty, będą czekać na jakieś inne rozstrzygnięcie albo wstrzymywać się. W Polsce nie mieliśmy przypadku, żeby ktoś został kiedykolwiek posądzony o to, że nie podjął decyzji za zaniechanie, tak jak z radami nadzorczymi, zawsze można zostać kogoś ukarać za podjęcie decyzji. I to jest problem systemowy, który ja widzę i którego najbardziej się obawiam, bo te inwestycje będą moim zdaniem również spadać w przyszłym roku. A to, że samorządy nie, trochę pewnie prawdy w tym jest, że samorządy mogłyby więcej zrobić. Z drugiej strony też mamy, to jest, dobrze się dzieje, bo mamy przynajmniej pokazane, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od tej Unii Europejskiej. My gadamy tą Unię Europejską, wieszamy na niej psy, a potem się okazuje, że jak nie korzystamy z tych pieniędzy, to my własnego, jakby zwładnie, nie kreujemy własnej gospodarki. Ja jestem za tym, żeby z tych środków korzystać, natomiast, no cóż, musimy też jakby skupić się na tym, żeby faktycznie dawać sprzyjający klimat przedsiębiorcom, bo inaczej nie ruszymy. Pan Cezary Mech, czy tutaj Ja chciałem a propos tej sprzyjania Unii Europejskiej, bo to jest tak, z jednej strony rzeczywiście dostajemy te środki i widać wyraźnie, co nam grozi po prostu, jeśli one zostają zredukowane. No to jest, mówię, ten przykład Grecji, to powinien być w jakimś stopniu przestrogą. Z drugiej strony zauważmy też, że są te regulacje unijne, które są po prostu bardzo obciążające i też zauważmy, no, dlaczego między innymi też samorządy nie biorą po prostu tych środków i to mówię, to kredytowanie ich jest na takim niskim poziomie, bo też jednak te procedury dotyczące ustalania deficytu są tak skonstruowane, że one obejmują całość, również samorządy. Więc państwo starając się w jakiś sposób kontrolować to, żeby one nie miały tych deficytów, które później nagle bokiem państwu wychodzi później przy tym deficycie tych 3%, no to stara się im przycinać, ale to przez to przycina też to kredytowanie
przedsiębiorców. Przy czym to jest o tyle absurdalne, że my potrzebujemy gdzieś, żeby dogonić inne kraje, to inwestycji na wysokości, mówię, tych zachodnich, 5 bilionów złotych. I tego nie da się zrobić, jeśli to nie będzie w postaci zwiększonego długu i kredytowania. Z tym tylko, że Unia powinna dbać o to, żeby te pieniądze się w postaci wyższych podatków były spłacalne, a nie to, żeby po prostu ich nie było. Czyli dobrze, no właśnie, jedynie tutaj istotne jest, trzeba dodać, bo może nasi słuchacze się pogubią, że jednak przy każdym takim funduszu uzyskiwanym z Unii musi być wkład własny i to ściśle określony. No właśnie, i jeżeli samorząd nie ma środków własnych, musi się zadłużać. Więc to wyhamowanie inwestycji ma takie dwa oblicza. Z jednej strony negatywnie wpływa na tempo wzrostu produktu krajowego brutto, a z drugiej strony pozytywnie wpływa na kształtowanie się deficytu finansów publicznych. No właśnie, paradoksalnie mogło być tak, że najlepiej nie wydawać środków na wkład własny do wykorzystania środków unijnych, po to, żeby mieć finanse publiczne. Właśnie to, o czym między innymi taki znany ekonomista Galbraith, nieżyjący już niestety, zawsze mówił, że do budżetu trzeba podchodzić co najmniej w trojaki sposób. Dzielić te wydatki na takie, które są sztywne i te maksymalnie ograniczać, na takie, które są po prostu na zasadzie zawartych wcześniej umów i zobowiązań i wyodrębniać wydatki na inwestycje. I o ile i trzecia grupa to wydatki na państwo i to wydatki na państwo mogą rosnąć, jeśli rośnie PKB, czyli za cięcie wydatków na inwestycje powinno się karać, a nie nagradzać. To jest odwieczne pytanie. Kto ma prawo się zadłużać? Czy rząd, czy samorządy? No rząd stoi na stanowisku, że to rząd najlepiej będzie się zadłużał, bo ma pod kontrolą, a samorządy chciałyby również się zadłużać, żeby móc wydawać środki unijne. Ja tylko dodam jedną rzecz. Gdyby taka rachunkowość istniała w przedsiębiorstwach, to wszystkie by padły. One by się nie mogły zadłużyć, tylko patrzyłyby na cash flow, tak? Te, które by funkcjonowały, miałyby się świetnie przedsiębiorstwa, a te, które by chciały przeprowadzić ekspansję, nie mogłyby się zadłużać, nawet jeśli miałyby świetne pomysły. I to by hamowało inwestycje. W ogóle byśmy wrócili do kamienia upanego. Postawmy tu kropkę, bo jest czas na wiadomości. Autopromocja. Polskie Radio 24. Wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych przedstawiany jest często jako rzecz bez precedensu w historii tego kraju. Czy tak jest rzeczywiście? Jakie były momenty zwrotne w historii amerykańskich prezydentur? O tym rozmawiam z Piotrem Zarembą. Dziś godzina 23, audycja Nos Kleopatry. Zapraszam serdecznie, Wiktor Świetlik. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zakończyła przesłuchania świadka prokuratora Ryszarda Tłuczkiewicza, w przeszłości szefa Biura Prokuratury Generalnej. Na samym początku prokurator Tłuczkiewicz zaznaczył, że w listopadzie 2011 roku nie otrzymał pisma Komisji Nadzoru Finansowego, które było zaadresowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Dokumentem zajął się jego zastępca, prokurator Piotr Wesołowski, a on sam o sprawie Amber Gold, jak twierdzi, dowiedział się po nagłośnieniu sprawy przez media latem 2012 roku. Mój związek z tym pismem jest jedynie taki, że pod koniec sierpnia 2012 roku zostałem zobowiązany przez prokuratora generalnego do tego, by wyjaśnić, dlaczego to pismo nie trafiło do niego w momencie, gdy wpłynęło do prokuratury generalnej. W listopadzie 2011 roku zastępca prokuratora Tłuczkiewicza, przesłuchiwany również wczoraj prokurator Piotr Wesołowski, skierował pismo do Departamentu Postępowania Przygotowawczego, bo jak tłumaczył, chciał, aby prokurator generalny otrzymał je przeanalizowane i gotowe do odpowiedzi. O tym fakcie nie poinformował swojego przełożonego, Ryszarda Tłuczkiewicza. Dokument nie trafił w końcu do prokuratora generalnego, a został przekazany do prokuratury apelacyjnej w Gdańsku. Prokurator Ryszard Tłuczkiewicz wyjaśnił przed komisją m.in., dlaczego korespondencja trafiła najpierw do biura prokuratora generalnego. Jego zdaniem, gdyby był obecny w biurze, przekazałby dokument z Komisji Nadzoru Finansowego bezpośrednio Andrzejowi Seremetowi, bo nie miał pełnego zaufania do innych departamentów, zwłaszcza postępowania przygotowawczego. Wydawało mi się, że właśnie nie do końca dostrzegana jest waga spraw i niedostatecznie energicznie działa ta komórka.
Wówczas, jak mówił prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, Departamentem Postępowania Przygotowawczego kierował prokurator Bogusław Michalski. Jego zdaniem powinien posiadać wiedzę, co dalej działo się z dokumentem i dlaczego nie został przedłożony prokuratorowi generalnemu. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Amber Gold Tomasz Rzymkowski uważa, że były szef Departamentu Postępowania Przygotowawczego powinien zostać dodany do listy świadków. Obecność tego świadka będzie wskazana, moim zdaniem jest to priorytetowy świadek i będę apelował do innych członków komisji, aby tą osobę przysłuchać na jednym z pierwszych posiedzeń styczniowych. Kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold zaplanowano na 6 grudnia. Przesłuchany zostanie prokurator Jacek Radoniewicz z Prokuratury Krajowej oraz prokurator Małgorzata Syguła, zastępca prokuratora okręgowego w Gdańsku. Celem Sejmowej Komisji Śledczej jest zbadanie prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. A w naszej audycji gośćmi są profesor Elżbieta Mączyńska, Cezary Mech, ekonomista, i Adam Ruciński, firma doradcza BTFG. Przechodzimy do kolejnego tematu. Mówimy o emeryturach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało własne propozycje zmian w systemie emerytalnym. Jedna ze zmian przewiduje ograniczenia w możliwości dorabiania na emeryturze. Przypomnę, że dzisiaj ktoś, kto jest na emeryturze, może dorabiać ile chce, jeśli to nie jest wcześniejsza emerytura. Proponuje się, aby bez ograniczeń można było dorobić do 70% średniej płacy krajowej. To jest około 2800 zł. Powyżej 160% średniej krajowej, gdybyś miał takie zarobki, to oznacza po prostu zawieszenie wypłat emerytury.